Michał Andrzejewski, witam w kapitalnych rozmowach. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału w platformach streamingowych na Apple Podcast, Spotify czy YouTube. W poprzednich odcinkach umówiliśmy genezę Unii Europejskiej oraz rosnący zakres jej działalności. A skoro doszliśmy do wniosku, że z czasem zyskiwała nowe kompetencje, to wreszcie musi paść pytanie. Skąd Unia bierze pieniądze na swoją działalność? Sprawdźmy to razem. Zapraszam. Kapitalne rozmowy. Po pierwsze, jak działa mechanizm finansowania Unii? Ustaliliśmy, że Unia Europejska jest Unią Monetarną, ale wciąż niefiskalną. Rozbijemy to na czynniki pierwsze, ale w dużym uproszczeniu. Unia ze strefą euro posiada wspólną walutę, ale nie pobiera podatków, nie posiada takich kompetencji. Robią to państwa członkowskie, a następnie do Unii przekazują swoją składkę. To jest główne źródło finansowania Unii. W obecnym planie finansowym ponad połowa budżetu unijnego pochodzi właśnie ze składek członkowskich. Na skutek swojej szerokiej działalności, Unia Europejska posiada również środki własne. Stanowią około 11% unijnego budżetu. Składają się na nie przychody z tytułu, z tytułu unijnego cła, którym objęte są produkty przypływające i przylatujące spoza Unii, a także kary, którymi Komisja Europejska yy, każe przedsiębiorstwa łamiące reguły antymonopolowe. Zobowiązania Unii z tytułu programów, które omówiliśmy, są rozliczane w ramach budżetów rocznych. Na 2024 rok Unia zobowiązała się do wypłat na programy o łącznej wartości 189 miliardów euro. Przeliczmy to na obywatela. Wtedy jest to koszt niecałych 5 złotych dziennie. Za tyle, nie można dziś kupić kawy na mieście, a mimo to taka stosunkowo niewielka kwota umożliwia finansowanie istotnych programów dla rozwoju unijnych gospodarek. A odpowiadając na krytykę tzw. eurobiurokracji, również trzeba obalić mit o, o nadmiernym finansowaniu czapki administracyjnej. Europejska administracja publiczna, która zarządza Tymi wszystkimi obszarami jej funkcjonowania stanowi tylko 4,8% wydatków z obecnego budżetu. To również niewiele, zważywszy na złożony charakter pracy unijnych urzędników, rozproszonych po 51 zdecentralizowanych agencjach i siedmiu wiodących instytucjach Unii Europejskiej. 2. Zastanówmy się, o jakiej skali mówimy. Jesteśmy w kapitalnych rozmowach, więc zróbmy kapitalną kalkulację opłacalności. Składka, czyli najważniejszy instrument finansowania Unii, nie może przekraczać 1,5% produktu narodowego brutto danego kraju. Czy to dużo? Moim zdaniem niewiele, zważywszy na korzyści, jakie każdy kraj czerpie z Unii oraz ze wspólnego rynku. Przykładowo, w trudnym 2022 roku składka Polski wynosiła 7,2 miliarda euro, czyli nieco ponad 1% naszego PNB. W tym zakresie najwięcej płaci Belgia 1,4% w stosunku do swojej gospodarki narodowej. A w wartościach absolutnych najwięcej płacą Niemcy. Ich składka wynosi 35,7 miliarda euro. Sama Francja i Niemcy to razem 40% unijnego budżetu, a przecież czerpie z niego pozostałe 25 krajów. Do zwymiarowania wielkości polskich składek możemy tę kwotę zestawić z kosztem programu 500. I okazuje się, że był dla polskiego budżetu droższy, bo wynosił około 9 miliardów euro. Można zatem powiedzieć, że płacimy relatywnie niewielką cenę za uczestnictwo w Unii, jej wsparcia, a przede wszystkim za nieograniczony dostęp przedsiębiorców do jednolitego rynku, na którym jest 448 milionów konsumentów. No dobrze, powiedzieliśmy o kosztach, ale teraz porozmawiajmy o zyskach. W finansach, gdy posługujemy się bilansem, to mamy po jednej stronie zobowiązania, takie jak przykładowo polska składka do Unii, a po drugiej stronie mamy należności, w tym wypadku korzyści, które czerpiemy z Unii. Zestawmy więc naszą składkę z wartością programów sfinansowanych w Polsce z unijnej kasy. W tym samym 2022 roku to było 18,3 miliarda euro. Choć większość z tych pieniędzy jest związana z KPO i przez lata zamrożona, to jednak te środki czekają na odblokowanie. A mówiąc naszym żargonem finansowym, siedzą nam na bilansie jako należności. Częściowo jako bezwrotne dotacje, a częściowo jako zadłużenie, o czym jeszcze powiemy. Więc z prostej kalkulacji wynika, że Polska jest największym beneficjentem netto unijnych środków. In plus 11,1 miliarda euro. Największym płatnikiem netto do unijnej kasy są Niemcy. Ich saldo na minusie wynosi 21,5 miliarda euro. Musimy pamiętać, że unijne budżety przygotowywane są w ramach Horyzontów i przyjmowane corocznie przez unijne instytucje. Przed pandemią obowiązywał Horyzont na lata 2014-2020, którego notabene też byliśmy największym beneficjentem netto. No to pytanie, co dalej? Czyli Numer 4: Unijna kasa w przyszłości. Przed 2020 rokiem nikt nawet nie wspominał realistycznie, że kiedyś Unia miałaby finansować swoją działalność długiem. Aby uniknąć tak zwanego efektu wolnego jedźca czyli finansowania długu jednych rozrzutnych państw przez inne, w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej czyli jednym z dwóch fundamentalnych, Zapisano zasadę równowagi budżetowej. To znaczy, że wydatki z unijnej kasy muszą równać się przychodom. Jednak szok pandemiczny i potrzeba odbudowy gospodarek sprawiły, że europejskie państwa zgodziły się na wspólne zadłużenie. Do konsensusu doszło wszystkie 27 krajów. Od oszczędnej północy, i tutaj na przykład w tym gronie jest Holandia, po tak zwane rozrzutne południe, czyli kraje o historycznie wysokich poziomach zadłużenia, wysokich poziomach długu do PKB, tak jak na przykład Francja, Hiszpania czy Włochy. W ten sposób stworzono horyzont na lata 2021-2027 którego dominującą częścią jest program Next Generation EU, potem rozkładany na poszczególne krajowe plany odbudowy i wzmacniania odporności, czyli znane nam wszystkim KPO. W praktyce Unia Europejska pozyskała finansowanie dłużne ze światowych rynków finansowych poprzez emisję swoich obligacji. Zgodnie z tym samym traktatem, zobowiązanie Unii jest wiążące dla niej samej. Zatem kto odpowiada za spłatę zaciągniętego zadłużenia? Otóż jest to wszystkie 27 krajów członkowskich proporcjonalnie do udziału środków wypłacanych z unijnej kasy przypadających na dany kraj. Gdyby któreś z państw nie spłaciło swojej części zobowiązania, wówczas Unia mogłaby sobie odpowiednią kwotę Potrącić ze środków wypłacanych z unijnego skarbca do gospodarek narodowych. Można więc powiedzieć, że to mechanizm niemal gwarantowanej spłaty wierzyciela, w którym w wypadku tych obligacji są światowe rynki finansowe. No i od razu czołowe agencje ratingowe, czyli podmioty oceniające rentowność danego emitenta długu, uznały, że Europejskie obligacje są bardzo bezpieczne, przez co przyznały im najlepszy możliwy rating, czyli AAA. No, a jakie ma to konsekwencje dla nas, dla Polski? Jest ich kilka. Po pierwsze, w dłuższej perspektywie, musimy sobie odpowiedzieć, czy jesteśmy gotowi stać się płatnikami netto. Po pierwsze, Musimy sobie uświadomić, że zegar tyka, a nasza pozycja w Unii zmienia się. W kolejnym horyzoncie, tym po 2027 roku, zapewne już nie będziemy beneficjentem netto, bo nasz status się zmienił. Z kraju tak zwanej nowej Unii powoli przechodzimy do dojrzałej gospodarki północy. I to na nas będzie w przyszłości spoczywać obowiązek pomagania innym krajom wspólnoty. Musimy więc wykorzystać swój czas i jak najefektywniej spożytkować pieniądze z KPO, które przecież przez ostatnie trzy lata pozostawały zamrożone. Po drugie, temat wspólnotowego zadłużenia otwiera na nowo debatę o przyjęciu przez Polskę euro. Na część grantową KPO, czyli tę bezwzwrotną, przypada jedynie 450 miliardów euro, a część pożyczkowa stanowi łącznie 4,5 miliarda euro, które trzeba będzie oddać we wspólnej walucie. W ten sposób Polska naraża się na ryzyko wynikające nie tylko ze stopy zadłużenia, ale też z wahań kursu z złotówki do euro. Nikt nie ma wątpliwości, że Unię Europejską czekają ogromne wyzwania, takie jak pytanie o finansowanie wydatków zbrojeniowych, przyszłość przemysłu w Europie, politykę ekologiczną czy relacje handlowe z resztą świata, w tym z Indiami czy, czy z Chinami. Jak powinniśmy przygotować się na te wyzwania jako Unia? Jak jako Polska, będąca jej częścią, o tym wszystkim porozmawiamy w kolejnym odcinku kończącym tę część naszej serii. Już dziś Was do tego odcinka i tej debaty zapraszam. Do usłyszenia. Kapitalne rozmowy.